Ojciec Historii W naszych szkołach dowiadujemy się zazwyczaj, że historia narodziła się w Grecji klasycznej, a ojcem historii mianowali Herodota już starożytni. Żył on, jak wiadomo, w V wieku i był autorem wielkiego dzieła o wielowiekowych zmaganiach Helenów z Azją, które w czasach jego wczesnej młodości zostały uwieńczone wojnami perskimi. Dlaczego je napisał, wyjaśnia już w pierwszym zdaniu. Herodot z Halikarnasu przedstawia tu wyniki swoich badań, aby dzieje ludzi nie zatarły się z czasem w pamięci i aby nie zagasła sława wielkich i niezwykłych czynów dokonanych czy to przez Greków, czy to przez barbarzyńców. A słowo tłumaczone w tym tekście przez badania brzmi w greckim oryginale historie. Tak więc, właśnie Herodotowi, Zawdzięcza historia swoją nazwę. Lecz czy oznacza to, że naprawdę był on jej ojcem? Trudno na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. Prawdą jest, że to Herodot stworzył dla świata greckiego, a tym samym i dla Europy, pierwsze dzieło autentycznie historyczne, jeśli nawet miał poprzedników, którzy przygotowali mu drogę. Prawdą jest jednak również, że to, co stwarzał, jako na nowo, Narodziło się znacznie wcześniej nie w Grecji, lecz w Jerozolimie, choć bardzo długo nikt tego właściwie nie zauważał. Do niedawna Biblia była przedstawiana przede wszystkim jako historia święta, i może właśnie dlatego nie próbowano jej na ogół zestawiać z Herodotem. Jako święta musiała być w pełni historyczna, to znaczy odpowiadająca prawdzie i wiarygodna. Dziś, właśnie jako świętej. Tej wiarygodności się często jej odmawia. Wszystko to ma bardzo niewiele wspólnego z nauką. Ta już w XVII wieku zaczęła podawać wątpliwość pełną historyczność wielu wydarzeń opowiedzianych w Biblii, co skłaniało z kolei do wysnuwania następnych wniosków. Tak na przykład fakt, że opowieść o śmierci Mojżesza zamyka pięcioksiąg, posłużył za jeden z dowodów, że autorem całości pięcioksięgu nie mógł być sam Mojżesz. Wieloryb zaś, połykający Jonasza, doprowadził do zakwestionowania historycznej wartości jego księgi. Takie obserwacje mnożyły się w szybkim tempie, wszystko zdawało się sypać. Biblia w oczach wielu przemieniała się w luźny zbiór najróżniejszych legend, podań, mitów i baśni. Aż wreszcie pod koniec XIX wieku wykształcone już metody krytyki historyczno-literackiej pozwoliły na całkiem nowe spojrzenie, ukazując sens poszczególnych tekstów, intencje ich autorów oraz właściwe im miejsce w Biblii. Nauczyliśmy się wyodrębniać rozmaite gatunki i formy literackie także i w księgach nazywanych historycznymi. Jest tych ksiąg w Biblii katolickiej w Starym Testamencie dużo, bo aż 21 Obok szesnastu ksiąg prorockich i siedmiu mądrościowych. Nic w tym dziwnego, religia Izraela jest przecież, co już nieraz mieliśmy okazję zauważyć, religią typu historycznego. Jahwe objawia się swemu ludowi przede wszystkim w jego własnych dziejach, podczas gdy inne ludy spotykają się ze swymi bóstwami głównie w przejawach życia przyrody. Hebrajska Biblia nie wyróżnia jednak żadnych ksiąg historycznych. W ogóle się nad tym nie zastanawia. Te, które my w ten sposób określamy, znaleźć można we wszystkich trzech jej częściach i w prawie, i w prorokach, i w pismach. Całe prawo, czyli Tora, było zawsze dla Żydów w znacznej mierze historią. Prorocy wcześniejsi to przecież nieco innego niż nasze księgi Jozułego, sędziów Samuela i Królewskie, a więc właśnie historyczne. A tematykę tę odnajdujemy także w pismach, w księgach Rut, Estery, Ezdrasza, Nechemiasza i Kronik. Warto przy tym zauważyć, że język hebrajski nie zna w ogóle słowa historia, lecz zastępuje go innymi, takimi jak słowa, który to wyraz można równie dobrze tłumaczyć przez sprawy lub czyny, a także księga, dni albo wszystko, co uczynił i powiedział. Hebrajski Operuje bowiem z zasady nie abstrakcją, lecz twardymi konkretami. Dlatego też i historia jest dla mówiących nim ludzi po prostu czymś, co się przeżywa, czyni albo opowiada, czy opisuje. Chrześcijanie mówią wprawdzie ogólnie o księgach historycznych, ale i oni dzielą je na cztery grupy, uwzględniając różnorodność gatunków literackich, a zatem i stosunek do tego, co my dzisiaj zwykliśmy nazywać historią. Specyficzną kategorię stanowi wśród nich pięcioksiąg mojżeszowy, następnie wymienia się historię deuteronomiczną, czyli Księgę Jozuego, Księgę Sędziów, pierwszą i drugą Księgę Samuela i pierwszą i drugą Księgę Królewską, Kronikarską, pierwszą i drugą Księgę Kronik, Księgę Zdrasza i Księgę Nechemiasza oraz dydaktyczną Księgę Rut, Księgę Tobiasza, Księgę Judyty, Księgę Estery, pierwszą i drugą Księgę Machabejską. Już same przymiotniki zdają się wskazywać na charakter ksiąg nimi określanych. Ale uwaga, nie w pełni się to sprawdza. Księgi Machabejskie nie są w gruncie rzeczy bardziej dydaktyczne niż Księgi Kronik, które z kolei bynajmniej nie dążą do kronikarskiej dokładności. Księgi Rut, Tobiasza, Judyty i Estery są natomiast z pewnością opowieściami pouczającymi w naszej literaturze najbliższe może powieści historycznej, zwłaszcza tej pisanej w okresie rozbiorów z wyraźną tendencją społeczną lub narodową. Historia deuteronomiczna powstała w latach wygnania w Babilonii lub w Palestynie zapewne jako jedno wielkie dzieło, do którego swego rodzaju wstęp stanowiła pierwotna wersja Księgi Powtórzonego Prawa. Był to owoc refleksji nad dziejami narodu wybranego i próba wyjaśnienia przyczyn katastrofy z 587 roku. Autorzy czerpali obficie ze starych dokumentów, zapisków, kronik, wcielając we własne dzieło wcześniej powstałe teksty historyczne. Sami zresztą powołują się na swoje źródła, odsyłając do nich czytelnika żądnego jakichś dodatkowych szczegółów. Raz jest to Księga Dziejów Salomona, Dosłownie księga słów Salomona, pierwsza księga królewska, znacznie częściej księga kronik królów Judy lub księga kronik królów Izraela. Przywoływane są także zbiory pieśni, np. Księga Sprawiedliwego, z której pochodzi zarówno lament Dawida na śmierć Saula i Jonatana, jak i pieśń o zwycięstwie Jozuego nad Amorytami. Cała opowieść była kształtowana pod wyraźnym wpływem tej samej myśli teologicznej, która znalazła swój pełny wyraz w Księdze Powtórzonego Prawa grecki tytuł Deuteronomion. Dlatego też mówimy o historii deuteronomicznej. Już po powrocie z wygnania. Prawdopodobnie w czasie ostatecznej redakcji pięcioksięgu zamknięto go niby testamentem Mojżesza, księgą powtórzonego prawa, oddzielając ją jednocześnie od reszty owej historii. Wówczas również rozbito i pozostałą część dzieła deuteronomicznego na poszczególne księgi. Początkowo było ich jak się wydaje cztery, a może mniej, w każdym bądź razie nie sześć, gdyż jeszcze Talmud traktuje pierwszą i drugą księgę samuela jako całość. Również pierwsza i druga księga królewska stanowiły pierwotnie jedną księgę. Dzisiejszy podział pochodzi od tłumaczy Septuaginty, którzy najprawdopodobniej przepisali swój przekład obu tych dzieł w czterech zwojach jako pierwszą, drugą, trzecią i czwartą księgę królestw. Święty Hieronim Tłumacząc na łacinę zmienił tytuł z Ksiąg Królestw na Księgi Królów i tak też figurują one w kanonie ksiąg Świętych Soboru Trydenckiego. Dopiero nowsze przykłady Biblii z tekstu hebrajskiego powróciły do oryginalnego tytułu Ksiąg Samuela, po których następują pierwsza i druga i księga królewska zamiast dawnych trzeciej i czwartej księgi królów. Imię Samuela wskazuje na bardzo dawną tradycję żydowską, która autorstwo owych ksiąg przypisywała temu właśnie wielkiemu mężowi. A ponieważ sam Samuel umarł jeszcze przed śmiercią Saula i nie mógłby już opisywać panowania Dawida, późniejsi rabini sądzili, że jego dzieło kontynuowali prorocy Natan i Gad. Z kolei księgi królewskie przypisywano Jeremiaszowi. Nie darmo przecież wszystkie sześć ksiąg. Naszej historii deuteronomicznej nosi w Biblii hebrajskiej miano proroków wcześniejszych. Księgi Samuela i królewskie przedstawiają nam dzieje ponad czterech stuleci, mniej więcej od 1030 do 560 roku to znaczy od chwili, gdy cały Izrael staje się świadomym siebie narodem rządzonym przez króla. Aż do momentu, gdy na miejsca Babiloński burzy ostatecznie to, co jeszcze z tej monarchii pozostało. Jest to opowieść barwna, nieraz okrutna, pozwalająca nam poznać mnóstwo mniej lub bardziej ważnych osobistości i uczestniczyć w najróżniejszych wydarzeniach. Autorzy nie skąpią nam też informacji chronologicznych i geograficznych, w sumie prawdziwa kopalnia wiadomości, których na ogół nie znajdujemy w innych źródłach. Pozostaje jednak otwarte pytanie, czy te biblijne księgi historyczne naprawdę zasługują na miano historii. Wiele zależy od tego, co przez to słowo rozumiemy. Historią nazywamy same wydarzenia, a może raczej pewną ich ciągłość, jednocześnie zaś także zapis tychże wydarzeń. Już tu słowo jest jedno, lecz określana nim rzeczywistość różna. W dodatku, według naszego przekonania, bynajmniej nie każdy zapis wydarzeń staje się automatycznie historią. Historii stawiamy bowiem niezwykle wysokie wymagania. Jest nią dla nas jedynie to, co się rzeczywiście wydarzyło, oraz zapis tych wydarzeń całkowicie wierny i dokładny w każdym szczególe. Innymi słowy, prawda ustalona dzięki skrupulatnym i w pełni obiektywnym badaniom. Otóż w tym miejscu trzeba wyraźnie stwierdzić, Taka historia w ogóle nie istnieje. Jest to po prostu stworzony w XIX wieku mit o możliwości obiektywnej i całkowicie niezaangażowanej oceny przeszłości. We wstępie do ksiąg historycznych Starego Testamentu Gondeckiego, wieloletni członek papieskiej komisji biblijnej, uczony francuski Pierre Grelo pisze: Prawda historyczna jest często mylona z dokładnością faktograficzną, empiryczną, którą miałaby ustalić analiza rzekomo bezstronna, całkiem niezależnie od subiektywizmu badanych świadków i świadectw, zwłaszcza tego, kto te badania przeprowadza. W ten sposób wszystko ulega zniekształceniu i to już od samego początku. Taką metodę stworzyli pozytywistyczni historycy XIX wieku, lecz ich kontynuatorzy działają jeszcze i w naszych czasach. Poczynając od pierwszych klas szkoły podstawowej, nasza świadomość historyczna jest systematycznie formowana, a może raczej deformowana w tej właśnie perspektywie. Tymczasem w świecie realnym musimy się liczyć ze wszechobecnym subiektywizmem ludzkim. Z jednej strony każdy historyk, tak w XX wieku po Chrystusie, jak i w X czy VI przed Chrystusem, jest w znacznej mierze Uwarunkowane przez swoje środowisko, otoczenie, wreszcie własne przeżycia i przekonania. Ktoś nie bez racji powiedział, że praktycznie jest tylu Aleksandrów Wielkich, ilu historyków o tym królu pisało. Jednym ukazywał się on, głównie na początku naszego stulecia, jako szlachetny biały kolonizator, niosący światło cywilizacji w najdalsze zakątki Ziemi. I dążący bezkompromisowo do urzeczywistnienia powszechnego braterstwa ludów. Innym po Ostatniej Wojnie światowej wydawał się znów wręcz przeciwnie złowrogą antycypacją Hitlera i faszyzmu. Z drugiej strony, subiektywizmem naznaczone są same nasze źródła, tworzone również przez ludzi, którzy zawsze chcący i niechcący. Przekazywali własną wersję wydarzeń i całego swojego świata. Nawet komputer historyk nie byłby w pełni obiektywny, musiałby być przecież także zaprogramowany przez człowieka. Jest to problem niezmiernie ważny, gdyż decyduje o właściwym rozumieniu historyczności nie tylko dzieła deuteronomicznego, a szczególnie ksiąg Samuela i Królewskich, którymi chcemy zająć się tutaj nieco bliżej ale i wielu innych tekstów biblijnych w obu testamentach, a można powiedzieć nawet dziejów całej historiografii. Czy historię można kiedykolwiek ograniczyć do prostej rejestracji faktów? I co to jest właściwie fakt historyczny? Na to ostatnie pytanie odpowiadamy zazwyczaj spontanicznie, taki, który się naprawdę wydarzył. Czy zatem jeśli w tej chwili wytrę nos lub zatemperuje ołówek? Będzie to również fakt historyczny. Nie ulega wątpliwości, że jedno i drugie wydarzyło się naprawdę. Tymczasem musimy stwierdzić, iż tego rodzaju fakty po prostu się nie liczą, jako że nie mają żadnego znaczenia, nie pozostawiają żadnego śladu. Pojawiają się w historii, ale nie nazywamy ich faktami historycznymi. Wydarzenie historyczne to coś, co pozostaje w pamięci przynajmniej pewnych ludzi, co będzie żyło w historii, a być może zostanie utrwalone na piśmie, gdyż okazało się znaczące dla jakiejś ludzkiej grupy lub choćby jednego człowieka. Ponieważ historia przeżywana stanowi ciągłość wiążących się ze sobą ludzkich doświadczeń, ludzki subiektywizm odgrywa już w niej samej rolę zasadniczą. Nie sposób go wyłączyć również i z historii pisanej. Piśmiennictwo historyczne zawsze nakłada na przeszłość pewną formę interpretacyjną, napisał Warzecha w początkach monarchii w Izraelu. Dzisiejszy historyk zawodowy zdaje sobie z tego doskonale sprawę i stara się przynajmniej nie przenosić na badaną epokę czy zagadnienie swoich własnych przyzwyczajeń myślowych i uprzedzeń. Lecz jednocześnie wie dobrze, iż ustrzec się od tego całkowicie nie potrafi. Ale już sama ta świadomość stawia go w nieco lepszym położeniu od jego kolegów starożytnych. Do tego trzeba dodać jeszcze wypracowane przez wieki metody naukowe, rozbudowaną krytykę źródeł i znacznie bogatszy zasób informacji. Jest to godny uwagi paradoks że dzięki rozwojowi nauk historycznych, głównie archeologii, mamy dziś znacznie więcej wiadomości o dziejach Bliskiego Wschodu, a nawet Palestyny w czasach Dawida i Salomona, niż mogli ich mieć pierwsi kronikarze biblijni, choćby żyjący za panowania tych wielkich królów. Umiemy także lepiej niż oni przedstawiać ostateczne wyniki naszych badań. Potrafimy posługiwać się różnego rodzaju przypisami, aneksami, nie wspominając już o wykresach, tabelach, ilustracjach. Ustępujemy im za to niejednokrotnie, jeśli chodzi o sztukę opowiadania. A należy pamiętać, że przynajmniej w świecie antycznym historiografia należała zawsze do literatury pięknej. Zapomnijmy teraz na chwilę, że mamy do czynienia z Pismem Świętym i spróbujmy, bez żadnych z góry przyjętych założeń, przyjrzeć się owym dawnym Księgom Królestw, czyli jak to dzisiaj mówimy, Księgom Samuela i Księgom Królewskim. Wszystko zaczyna się od narodzin i młodości Samuela w sanktuarium w Shilo i od historii Arki, porwanej, a następnie zwróconej przez Filistynów. Jesteśmy tu w gruncie rzeczy jeszcze w atmosferze Księgi Sędziów, a i sam Samuel występuje jako ostatni wielki sędzia Izraela. Uwaga, sędzia w biblijnym znaczeniu charyzmatycznego przywódcy ludu. Pod koniec tego życia wchodzimy jednak w całkiem nową epokę. Starsi Izraela zwracają się do Samuela z prośbą, by ustanowił nad nimi króla. Aby nami rządził tak, jak to jest u innych narodów. Pierwszym królem zostanie Saul z pokolenia Benjamin'a. O jego wyborze mamy dwie różne, a nawet w pewnej mierze sprzeczne ze sobą opowieści. Pierwsza z nich zdaje się nie mieć żadnego związku z wystąpieniem starszych. Jest to przypominająca nieco baśń ludową historia młodego Saula, wysokiego i dorodnego a nie było od niego piękniejszego człowieka wśród synów izraelskich. Wysłany przez ojca na poszukiwanie zaginionych oślic, trafia przypadkiem do widzącego Samuela, od którego oczekuje jedynie wskazówki, gdzie ma znaleźć swoją zgubę. Samuel istotnie uspokaja go co do losu oślic, zapewniając, że już zostały odnalezione. Ale jednocześnie zupełnie niespodziewanie dla samego Saula, namaszcza go na króla nad Izraelem. Druga opowieść jest bezpośrednią kontynuacją opowiadania o wystąpieniu starszych. Tutaj Samuel sam zwołuje cały lud Izraela do Mispa, i tam dopiero Saul zostaje wybrany losem, a jego władza potwierdzona przez aklamację ludu. Przy czym tym razem nie ma żadnej wzmianki o namaszczeniu. Samuel w dodatku zdaje się działać niejako pod przymusem, gdyż początkowo pragnie on odmówić prośbie starszych. Jego odmowa przyjmuje formę religijną. Tylko Jahwe jest prawdziwym królem Izraela i trzeba aż interwencji samego Boga, by się zgodził, ale i wówczas uprzedza swych rodaków, jak okrutne może być prawo ludzkiego króla. Argumentacja Samuela została zapewne ukształtowana przez późniejszych redaktorów już pod wpływem teologii deuteronomicznej. Istotną przyczyną jego niechęci było zapewne pragnienie przekazania swojej władzy nad Izraelem własnym synom. Co też autor biblijny skrzętnie zanotował, podkreślając, że właśnie ten fakt spowodował wystąpienie starszych. Jesteśmy tu najprawdopodobniej na gruncie realnej historii. Władza sędziowska z zasady nie bywała nigdy dziedziczna i takie postępowanie Samuela musiało spotkać się ze sprzeciwem. Jedno jest pewne. Owych dwóch opowieści o wyborze Saula nie sposób ze sobą całkowicie uzgodnić. A i stosunek Samuela do namaszczonego przez siebie króla od początku do końca nie jest jednoznaczny. Późniejsze zaś odrzucenie Saula również nie znajduje w pełni zadowalającego wyjaśnienia. Te różne niekonsekwencje i sprzeczności nie przeszkadzały najwyraźniej w niczym ostatecznym redaktorom, nas zaś skłaniają do wniosku, że mamy tu do czynienia z co najmniej dwiema różnymi tradycjami, z których jedna notowała wydarzenia, druga zaś próbowała wyjaśnić po swojemu trudną zagadkę tragicznego losu. Pierwszego króla Izraela. Wraz z XVI rozdziałem pierwszej księgi Samuela zaczyna się historia Dawida. A zaczyna się również od dwóch sprzecznych tradycji. Najpierw Samuel, choć panuje nadal jeszcze Saul, na wezwanie pana namaszcza na króla najmłodszego syna Jessego. Ojciec posyła go wkrótce potem na dwór królewski. Gdzie chłopiec swoją grą na cytrze przynosił ulgę choremu Saulowi. Tymczasem w rozdziale następnym Saul nie zna w ogóle Dawida, który przychodzi do obozu wojsk izraelskich, przynosząc jedzenie swoim braciom wojownikom. Tam zgłasza się do walki ze straszliwym filistynem Goliatem z miasta Gad, ponieważ widzi, że nikt inny nie śmie mu stawić czoła. Odrzuca zbroję ofiarowaną mu przez króla. A na szyderstwa Goliata odpowiada wyznaniem wiary, w którym wypowiada się na pewno już nie tyle Dawid, piękny, rudy chłopiec z końca XI wieku, ile jeden z późnych autorów, redaktorów pierwszej księgi Samuela. Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem. Ja zaś idę na ciebie w imię Jahwe, zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś. Dziś właśnie, Odde Cię Pan w moje ręce, pokonam cię, i utnę ci głowę. Niech się przekona cały świat, że Bóg jest w Izraelu. Niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani dzidą, Jachwę ocala, ponieważ jest to wojna Jachwe, On sam odda was w nasze ręce. Jest to historia piękna i znana powszechnie, znana na ogół nawet tym, co niewiele więcej o Biblii wiedzą. Tymczasem, wbrew pozorom, cała sprawa z Goliatem nie wygląda tak prosto. W dwudziestym rozdziale drugiej księgi Samuela, w swego rodzaju podsumowaniu wojen z Filistynami, znajdujemy wiadomość, że Goliata z Gad zabił nie Dawid, lecz jego rodak el z Betlejem. Dzisiejszy czytelnik ma tu ochotę zapytać z pewnym zniecierpliwieniem, gdzie jest w takim razie prawda? Kto w rzeczywistości pokonał Goliata? Oraz kiedy i po co Dawid przybył na dwór Saula? Po to, aby mu grać na cytrze, czy po to, by walczyć z Goliatem? Odpowiedzi jednoznacznej na te pytania nie ma. A nie ma jej po prostu dlatego, że nie interesowała ona biblijnych autorów, redaktorów. Chodziło im i tutaj, i gdzie indziej, przede wszystkim o jak najstaranniejsze zachowanie wszystkich dostępnych im tradycji i wyciągnięcie z nich stosownych nauk. Pamiętajmy przy tym, że praca nad tym, co my nazywamy historią deuteronomiczną, trwała przez wieki i brały w niej udział kolejne pokolenia autorów, redaktorów, z których jedni byli raczej kronikarzami, inni gawędziarzami inni zaś jeszcze teologami, nauczycielami. Wspólnym wysiłkiem tworzyli jednak dzieło, mimo wszystko historyczne, ale tworzyli je z bardzo zróżnicowanego materiału. Zarówno Saul, jak i Dawid pojawiają się po raz pierwszy w szczególnej glorii jednego i drugiego namaszcza Samuel, gdyż sam Bóg mu poleca to uczynić, chociaż żadnemu z nich nic podobnego wcześniej nie przychodziło nawet do głowy. W opowieści o oślicach Saula cudowny jest sam sposób, w jaki spotyka się on z widzącym. Niezwykłe przymioty Dawida ujawnia jego pojedynek z Goliatem. Obie te opowieści pełnią rolę literackiej, a zarazem sakralnej inwestytury swoich bohaterów, ukazując, że nie są oni takimi samymi ludźmi jak wszyscy inni i że zasługują istotnie na godność króla. Specjaliści mówią tutaj o legendzie królewskiej. Dla niefachowca legenda to zazwyczaj tyle, co fikcja. Otóż w nauce zwraca się uwagę na bardzo ścisły związek legendy z historią i to wcale nie tylko dlatego, że z samej definicji legenda wyrasta najczęściej z jakiegoś faktu historycznego. W przypadku baśni i słuchacz, i opowiadający zdają sobie doskonale sprawę z fantastycznego charakteru opowieści. Legenda jest natomiast taką opowieścią, w której prawdziwość wierzy ten, co ją opowiada. Dla niego należy ona do historii. Słuchacz zaś lub czytelnik może ją uznać za niezgodną z prawdą, albo przynajmniej niezgodną z nią w wielu szczegółach, i z tego właśnie powodu nazwie ją legendą. Jest to jednak całkiem odmienny gatunek literacki niż baśń. Czy jakakolwiek inna opowieść fikcyjna? Badacze wyróżnili wiele typów legend, wśród nich także wspomnianą właśnie legendę królewską, ludową opowieść o motywach, niekiedy bardzo dawnych, która zmierza do przedstawienia władcy jako wielkiego bohatera, w pełni zasługującego na to, by zostać królem. Na ogół jest ona łatwa do wyodrębnienia z pozostałego tekstu, gdyż poza specyficzną atmosferą niczego do nie wnosi. Dotyczy to w sposób oczywisty oślic Saula. Zabicie Goliata wydaje się wprawdzie otwierać świetną karierę Dawida, ale pieśń kobiet, które ze śpiewem i tańcami wyszły z wszystkich miast na powitanie króla Saula, zdaje się świętować jakieś inne, i znacznie donioślejsze zwycięstwo. Śpiewają one przecież pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy, podczas gdy wcześniej była mowa tylko o jednym zabitym przez Dawida Filistynie. Do tego samego gatunku literackiego można zaliczyć również sławne opowiadanie o sądzie Salomona. Młody król, który dopiero co prosił Boga nie o bogactwa, lecz właśnie o mądrość, okazuje się tu istotnie mędrcem w całym tego słowa znaczeniu. Przychodzą do niego mianowicie dwie mieszkające w jednym domu nierządnice. Obie urodziły synów, lecz jedno niemowlę zmarło w nocy. Teraz każda z nich twierdzi, że jest matką tego, który żyje. Król, nie nazwany tu ani razu swoim własnym imieniem, Poleca zatem rozciąć dziecko mieczem na dwoje i każdej z kłócących się oddać połowę. Wtedy prawdziwa matka woła: Litości, panie mój, niech dadzą jej dziecko żywe, abyście tylko go nie zabijali. I wówczas z woli króla odzyskuje swojego syna. Nazwano tę opowieść perłą hebrajskiej sztuki narracyjnej. Autor zbudował ją w sposób rzeczywiście mistrzowski. Potrafił zachować jedność czasu i miejsca, gdyż to nie on sam, ale jedna ze spierających się kobiet opowiada o wszystkim, co wydarzyło się wcześniej. Później kazał królowi zastanawiać się nad najwłaściwszym rozstrzygnięciem, pozwalając mu powtarzać sobie ich wzajemne oskarżenia, co powoduje opóźnienie akcji, a zarazem spotęgowanie napięcia. Wydany wreszcie wyrok wydaje się nieprawdopodobnie okrutny, ale właśnie to okrucieństwo doprowadza do ujawnienia prawdziwej matki. Decyzja królewska potwierdza jedynie to, co dla wszystkich stało się już i tak oczywiste. Podobne opowieści spotykamy także u innych ludów. Nie ulega wątpliwości, że mamy tu do czynienia z tak zwanym motywem wędrownym. Na przykład w Indiach była znana historia dwóch żon jednego mężczyzny, kłócących się o to, której z nich dziecko żyje, której zaś umarło. Sędzia polecił wówczas, aby obie ciągnęły żywe dziecko, każda w swoją stronę, choćby miały rozerwać je na części. I tutaj również prawdziwa matka ustępuje pierwsza. Badacze byli dawniej skłonni sądzić, że jest to wersja pierwotna. Później dopiero. Przeniesiona na Salomona, gdyż według zwyczajów indyjskich bezdzietna nie mogła być główną małżonką, co lepiej pozwalałoby zrozumieć, dlaczego obu kobietom tak bardzo na tym dziecku zależało. Wydaje się jednak nieprawdopodobne, by w późniejszych czasach w Jerozolimie chciał ktoś przedstawiać nierządnicę jako szczerze kochającą matkę. Zakończenie to wskazuje zatem raczej. Na bardzo wczesne powstanie biblijnej opowieści, która następnie być może zawędrowała do Indii i tam już została dostosowana do praw miejscowych. Oczywiście trudno tu mówić o pewności. Okresem największej świetności monarchii izraelskiej było niewątpliwie panowanie Salomona, chociaż autorzy, redaktorzy biblijni. Nieporównanie więcej miejsca poświęcili historii jego ojca Dawida. Jemu to zresztą przecież ustami proroka Natana zapowiedział Jahwe trwałość wywodzącej się od niego dynastii. Państwo Salomona rozpadło się jednak zaraz po jego śmierci. I odtąd księgi królewskie opowiadają nam na przemian dzieje północnego królestwa Izraela i południowego Judy. Aż do upadku Samarii, by następnie przez ponad 100 lat jeszcze towarzyszyć ostatnim władcom Jerozolimy. W tej części autorzy, redaktorzy oceniają już sami w sposób całkiem zdecydowany postępowanie poszczególnych królów, zarówno tych, którzy czynili to, co jest słuszne w oczach Jahwe, jak i znacznie liczniejszych, którzy postępowali wręcz przeciwnie. Księgi Królewskie. Kończą się jednak nie zburzeniem Jerozolimy, lecz ułaskawieniem po 37 latach niewoli w 561 roku nieszczęsnego króla Jojakina. Wypuszczony z więzienia i zaproszony na dwór babiloński, przebywał tam odtąd w spokoju i dostatku po wszystkie dni swego życia. Jest to niby światełko nadziei zapalone w ciemności wygnania. Katastrofa z 587 roku nie oznacza końca wszystkiego. W tę historię królów Izraela i Judy wbudowano także pochodzące z odrębnych źródeł ważne i ciekawe opowieści o prorokach, o wielkim samotniku Eliaszu, o jego uczniu i następcy Elizeuszu, a wreszcie również o Izajaszu, w którego księdze te same teksty powtarzają się niemal dosłownie. Strzępy starych podań, legenda królewska, cuda, niezwykłe dokonywane przez proroków, liczne sprzeczności i anachronizmy, a mimo wszystko przecież już prawdziwa historiografia, starsza od historiografii greckiej. Powiedzieliśmy już sobie, czym historia nie jest i czego nie możemy od niej oczekiwać. Znacznie trudniej przyjdzie nam określić, Czym jest lub czym być powinna. Posłuszmy się zatem definicją sformułowaną przez francuskiego badacza Piera Gibert'a. Według niego historia zakłada z jednej strony konieczność ustalenia faktów przez analizę i krytykę źródeł, z drugiej zaś wiarygodne przedstawienie wyników tych badań. Popatrz Gibert, La Bible à la naissance de l'Histoire. Paryż rok 1979. Otóż jedno jest pewne. Tego rodzaju historia nie jest dana człowiekowi od początku, nawet w społeczeństwach o wysokim już poziomie cywilizacji. Jedną z najbardziej pierwotnych form zapisu historycznego jest genealogia, taka, jaką znajdujemy choćby w 5 i 10 rozdziale Księgi Rodzaju. Te łańcuchy imion kolejnych potomków Seta czy Noego to już pierwsza próba utrwalenia czegoś z przeszłości na piśmie. Warto może zauważyć, że i w świecie greckim, jeszcze przed Herodotem, genealogia odegrała podobną rolę, stwarzając oparcie dla pierwszych ustaleń chronologicznych. Wraz z pojawieniem się wielkich władców pojawia się nowa, bardzo specyficzna forma. Zapisu wydarzeń. Król pragnie uwiecznić odniesione przez siebie zwycięstwa, upamiętnić liczbę pokonanych wrogów, pojmanych jeńców, zburzonych miast. Długie ich listy, na kamiennych stelach, na kolumnach, na ścianach pałaców, na murach świątyń i grobowców, ryją zatem albo malują posłuszni, niestrudzeni skrybowie. Nie mało takich tekstów znajdujemy na Bliskim Wschodzie. Nazywamy tę szczególną literaturę niekiedy historią listą, gdyż sprowadza się ona głównie do rejestrowania kolejnych wielkich czynów i dobrodziejstw władcy, którego panowanie nie zna żadnego cienia, przynosząc niezamącone szczęście wszystkim jego poddanym. Oto, jak król aseryjski, Salmanasar III, Przedstawiał wojnę, którą prowadził w 841 roku z królem Damaszku Hazaelem. W 18 roku mego panowania przeprawiłem się przez Eufrat po raz 16. Hazael z kraju Imeriszu, Aram, którego stolicą był Damaszek, zaufał masie swoich wojsk i zmobilizował wielką liczbę swoich wojowników. Z góry Saniru, szczytu górskiego naprzeciwko gór Libanu, uczynił sobie twierdzę, a ja zadałem mu klęskę. Zabiłem mieczem 16 tysięcy jego wojowników. Zdobyłem na nim 1121 wozów bojowych, 470 koni wierzchowych i cały jego obóz. Aby ocalić życie, rzucił się do ucieczki. Ścigałem go, obległem go. W Damaszku, jego mieście królewskim, wyciąłem jego ogrody. Doszedłem aż do góry Hauranu. Zburzyłem, zniszczyłem i spaliłem niezliczone miasta, pojmałem niezliczonych jeńców. Doszedłem aż do góry bali Balirasi, która jest nad morzem, i postawiłem tam mój królewski wizerunek. Coś z tego rodzaju historii. Odnajdujemy również w Biblii w rozdziałach od 3 do 10 pierwszej Księgi Królewskiej. Jest to opowieść o dziejach znacznej części panowania Salomona. Złożyły się na nią epizody o różnym charakterze, takie jaków sławny sąd nad nierządnicami, wizyta królowej Saby, jak również szczegółowy opis budowy świątyni i pałacu królewskiego. Całość została skonstruowana bardzo misternie, tak by stworzyć wrażenie jednolitego opowiadania głoszącego każdym swoim zdaniem chwałę wielkiego króla i wielkiego mędrca Salomona. Tego typu historia, gdziekolwiek ją spotykamy w Jerozolimie, w Egipcie czy w Mezopotamii, nie musi być nieprawdziwa czy fałszowana. Grzeszy ona raczej przemilczaniem wszelkich mniej wspaniałych aspektów panowania sławionego w ten sposób króla, pomijaniem jego słabości i niepowodzeń, głoszeniem bezkrytycznym tego, co on sam chce, by o nim głoszono. Grecy starożytni tej formy nie znali, ale to po prostu dlatego, że gdy rodziła się u nich historiografia, od dawna nie mieli już wielkich królów. Tymczasem w biblijnych księgach Samuela i królewskich, obok opowieści sławiących bez żadnego zająknięcia wspaniałość władcy, znajdujemy również jego krytykę, a przynajmniej zachowane równie starannie wspomnienie o różnych cieniach jego panowania, a nawet jego własnych błędach i winach. O królu się nie tylko opowiada, lecz go się także osądza. Nie tylko go się sławi, lecz również krytykuje, i w ten oto sposób staje się on przedmiotem historii, która jest już czymś więcej niż ową historią, listą bliskowschodnich sąsiadów Izraela. Królowie, nawet ci najwięksi, jak Dawid czy Salomon, nie zamieniają się tutaj w hieratyczne, sztywne wizerunki podobne do tych, jakie dzisiaj jeszcze oglądamy na ścianach świątyń egipskich. Są ludźmi żywymi i ułomnymi przy całej swojej niezaprzeczalnej wielkości. Autorzy nie próbują nikomu schlebiać, a tam, gdzie chodzi o Dawida i Salomona, nie wypowiadają też własnych sądów. Nauka moralna wynika wprost z tego, co się dzieje. Nie potrzeba też wielkich cudów, by ukazać działanie Boga. On jest i tak wszędzie w tej opowieści obecny, choć nie pojawia się oczom ludzi. Z wielu powodów na szczególną uwagę zasługuje tekst nazywany po polsku niezbyt zręcznie intrygami o następstwo tronu lub sprawą następstwa po Dawidzie. Jest to jednolite opowiadanie obejmujące w naszej Biblii rozdziały od 9 do 22 Księgi Samuela, rozdziały 1 i 2 pierwszej księgi królewskiej, przedzielone sztucznie później dodanymi rozdziałami 20 do 24, które zamykają obecnie drugą Księgę Samuela. Sam ów tekst stanowi najprawdopodobniej fragment bardzo starego dzieła historycznego, zachowany niemal w swej formie pierwotnej, z niewielkimi tylko późniejszymi retuszami czy dodatkami. Podobieństwa stylu i teologii zdają się sugerować, że przemawia tutaj ten sam autor, co w opowieści o stworzeniu człowieka i jego upadku z księgi rodzaju. Nie można jednak także wykluczyć, że owe podobieństwa wskazują jedynie na bliskość czasu i środowiska. Historia następstwa po Dawidzie to coś znacznie więcej, a zarazem i znacznie mniej, niż można by wnosić z tego określenia. Ten, kto ją nam opowiada, nie zamierza przedstawiać w całości panowania Dawida. Ograniczył się tylko do kilku barwnych epizodów, mających mu posłużyć do zilustrowania tezy, że Salomon, choć wcale nie najstarszy z synów królewskich, został wybrany na dziedzica tronu przez samego Boga Izraela. A prezentuje swoją tezę niesłychanie zręcznie i dyskretnie, tak że czytając pobieżnie, można tego wcale nie zauważyć. Jest on zresztą prawdziwym mistrzem narracji, świetnym gawędziarzem, piszącym albo o tym, co sam oglądał, albo w czasach niewiele tylko późniejszych na podstawie opowiadań naocznych świadków i dostępnych mu dokumentów. W tych dwunastu rozdziałach drugiej księgi Samuela i dwu pierwszej księgi królewskiej znajdujemy zatem relację współczesną lub niemalże współczesną opisywanym wydarzeniom. Tekst historyczny z X lub IX wieku, starszy co najmniej o 4 stulecia od dzieła Herodota. Dawid miał wielu synów zrodzonych z różnych małżonek lub nałożnic. Jego następcą powinien być Amnon, po nim zaś Absalom lub Adoniasz. Salomon, syn Batrzeby, byłej żony Uriasza, był znacznie od nich młodszy, a przecież to on właśnie zostanie w końcu królem w Jerozolimie. Na to, by tak się stało, musieli jednak zginąć najpierw nie tylko jego starsi bracia, lecz również wszyscy potomkowie Saula. Dlatego też niejako wstępem do historii następstwa jest rozdział dziewiąty drugiej księgi Samuela, traktujący o łasce, jaką Dawid okazał ostatniemu z nich, kalece Meribalowi, wnukowi Saula, a synowi swego najwierniejszego przyjaciela Jonatana. Autorowi udało się tutaj pokazać zarówno wielkoduszność Dawida jak i jego przezorność gdyż opieka którą otoczył on niegroźnego jakby się zdawało kalekę ma zarazem charakter dyskretnego nadzoru całość jest zbudowana na centrum wszystkiego stanowi opowieść o buncie Absaloma wstępem do niej jest historia narodzin Salomona a zakończeniem zaś relacja z jego wstąpienia na tron po zniweczeniu zakusów Adoniasza Powróciwszy z wojny z Ammonitami, opisanej w rozdziale X drugiej Księgi Samuela, Dawid został dłużej w Jerozolimie, swoje zaś wojska wyprawił przeciw nieprzyjaciołom pod dowództwem Joaba. A pewnego wieczoru, podniósłszy się z posłania i przechadzając się po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Była to Batrzeba, żona Uriasza Chetyty, jednego z oficerów w armii Joaba. Batrzeba spodobała się królowi, a królowi odmówić trudno. Wkrótce jednak pojawiła się komplikacja. Batrzeba powiedziała Dawidowi, że jest w ciąży. Król próbował z początku znaleźć łatwe wyjście. Wezwał Uriasza do Jerozolimy, a wypytując o przebieg walki, gościł go i zabawiał. Uriasz niestety nie dał się namówić do spędzenia nocy w domu. Nigdy się nie dowiemy, czy się czegoś domyślał, czy też rzeczywiście tak jak mówił. Pragnął zachować wiernie wstrzemięźliwość obowiązującą wojowników w czasie wojny. W każdym bądź razie, takim postępowaniem podpisał sam na siebie wyrok śmierci. Dawid posłał przez niego list do Joaba. Postawcie Uriasza tam, gdzie walka będzie najbardziej zażarta. Potem odstąpcie go, aby zginął. Już tu widzimy, że nasz autor wcale nie oszczędza Dawida, co innego jest uwieść cudzą żonę, to można łatwo królowi wybaczyć, co innego doprowadzić podstępnie do śmierci jej męża. W naszym dzisiejszym tekście uczynek ten ustami proroka Natana osądza sam Jachwę. Z jego to polecenia prorok przychodzi do Dawida i opowiada mu przypowieść o bogaczu, który zamiast wziąć na stół zwierzę ze swego własnego stada, zabrał biedakowi jedyną ukochaną owieczkę. Król oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana Na życie Jahwe, człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. A swoją winę zrozumiał dopiero wtedy, gdy prorok powiedział mu bez ogródek, Ty jesteś tym człowiekiem. Wielu biblistów jest zdania, że cała historia z Natanem nie należy do najstarszej wersji, która opowiadała tylko o chorobie i śmierci syna zrodzonego z cudzołóstwa. Tak czy inaczej, Dawid żałował jednak szczerze swego grzechu. Toteż pan przyjął jego skruchę i dał mu drugiego syna z Batrzeby, Salomona, a jednocześnie, jako dodatkowy znak łaski, pozwolił zdobyć długo już oblegane miasto Rabba. Tak więc Salomon już jest na świecie, umiłowany przez Jachwę, jak mówi to jego drugie imię Jedidiasz, nadanemu przez Natana. Teraz nasz autor. Stara się przede wszystkim przedstawić, w jaki sposób Bóg usuwa wszelkie przeszkody, by zapewnić mu tron Dawidowy. Najpierw ginie pierworodny syn króla Ammon, mszcząc hańbę własnej siostry, zabija go jego przyrodni brat Absalom, właściwy bohater zaczynającej się tu opowieści. Może by do tego nie doszło, gdyby ojciec chciał sam ukarać syna, ale Dawid nie robi nic. Również w innych trudnych okolicznościach wykazuje niekiedy zaskakującą słabość czy bierność. Nie ulega wątpliwości, jest to już inny człowiek niż młody bohater z czasów Saula. Zabójca ucieka najpierw do swego dziadka ze strony matki króla aramejskiego Geshur. Później jednak Dawid za namową najbliższych pozwala mu wrócić do Jerozolimy, ale dopiero po dwóch latach przyjmuje go u siebie. Może właśnie owo dwuletnie odsunięcie zaważyło ostatecznie na decyzja Psaloma? Może przyczyniły się do nich kontakty, jakie w czasie pobytu w Geshur mógł nawiązać z przedstawicielami północnych pokoleń Izraela, wśród których zawsze były silne tendencje odśrodkowe? Dość, że zaczął przemyśliwać o przejęciu władzy jeszcze za życia ojca. Zabrał się do rzeczy nader sprytnie. Sprawił sobie rydwan i gwardię przyboczną z pięćdziesięciu wybranych ludzi. Przede wszystkim jednak starał się umiejętnie pozyskać stronników z północy. Codziennie rano zasiadał obok drogi wiodącej do bramy, gdzie odbywały się sądy. Każdego, kto udawał się do króla, zatrzymywał i pytał: Z jakiego jesteś miasta? Jeśli tylko się okazało, że przybysz pochodzi z jednego z pokoleń północnych, Absalom oświadczał mu od razu: Patrz, Sprawa twoja jest jasna i słuszna, ale u króla nie znajdziesz nikogo, kto by cię wysłuchał. Potem dodawał: A któż mnie ustanowi sędzią nad krajem? Przychodziliby do mnie wszyscy, którzy mają sprawy sporne i sądowe, a ja wydawałbym sprawiedliwe wyroki. Wszystkim też okazywał wielką łaskawość, podawał im rękę, a nawet ściskał. Tak przygotowawszy, Grunt pojechał do Hebronu i tam ogłosił się królem. Wielu opowiedziało się po jego stronie. Dawid wraz z nielicznymi wiernymi towarzyszami został zmuszony do ucieczki z Jerozolimy. Nie chciał zabierać ze sobą Arki, choć jak wierzono, właśnie ona mogła mu zapewnić zwycięstwo. Król jednak powiedział kapłanowi Sadokowi – zanieś z powrotem Arkę Bożą do miasta. Jeśli Jachwę będzie mi łaskawy, to pozwoli mi powrócić i zobaczyć zarówno ją samą, jak i swój przybytek. Jeśli jednak powie nie chcę ciebie, niech czyni ze mną co mu się podoba. W tym wizerunku Dawida rozpoznajemy rękę Mistrza. Jest on realnym, żywym człowiekiem, dobry, bez wyrachowania, ale ulegający zmysłom, choć gotowy do skruchy. Łatwo może skazać kogoś na śmierć, ale równie łatwo przychodzi mu przebaczyć. Ojciec kochający swoich synów, ale nazbyt często za mało stanowczy. Przede wszystkim jednak. Głęboko prawdziwie religijny, a przy tym autor nie próbuje nigdzie wykorzystać tej jego cechy w celach moralizatorskich. Uciekając przed własnym synem ze swojej stolicy, umie przecież dojrzeć Boga we wszystkim, co go spotyka. Gdy Simei z pokolenia Beniamina obrzuca go kamieniami i wyzwiskami, on powstrzymuje przyjaciół, którzy chcą go bronić. Pozostawcie go w spokoju, niech przeklina, gdyż Jahwe mu na to pozwolił. W rozumieniu Bożego działania wyprzedza daleko swoją epokę. Wie dobrze, iż nawet Arka mu nic nie pomoże, jeżeli Pan nie stanie sam po jego stronie. Wbrew wszelkim oczekiwaniom, Absalom przegrywa swoją walkę z ojcem. Autor biblijny pozwala nam się domyśleć, bo nigdzie tego nie mówi wyraźnie, że to sam Bóg, chroniąc Dawida, każe mu odrzucić radę przebiegłego Achitofela, która by z pewnością przyniosła zgubę królowi. Sam Dawid nie bierze udziału w decydującej bitwie. Stojąc obok bramy, zaklina tylko idących na nią wojowników i ich wodzów: Przez wzgląd na mnie postępujcie łagodnie z młodym Absalomem. Dla starego ojca groźny uzurpator jest ciągle jeszcze młodym Absalomem. Jego los obchodzi go znacznie więcej niż ostateczny wynik walki. Kiedy po jej zakończeniu przybywa do króla kolejno dwóch posłańców, Każdemu z nich zadaje to samo jedno pytanie, czy wszystko dobrze z młodym Absalomem? Tymczasem Absalom, uchodzący po klęsce, wpadł jak w pułapkę między gałęzie wielkiego terebintu. Można go było bez trudu pojmać, ale Joab polecił go zabić. A gdy żołnierz odmówił wykonania rozkazu, choćby na ręce swe otrzymał tysiąc srebrnych syklów, nie podniósł ręki na królewskiego syna, Zadał mu śmierć własnoręcznie. Taki jest Joab, przywiązany szczerze do Dawida, ale nie znający litości, gotowy do poświęceń, ale i bez skrupułów broniący swego stanowiska. W tym przypadku rozumiał zapewne dobrze, że żywy Absalom będzie zawsze stanowił zagrożenie i dla króla, i dla niego osobiście. Dlatego wolał wyrok śmierci wykonać sam. Mimo ostrzeżeń Joaba, Achimas. Syn kapłana Sadoka uparł się, że to on sam zaniesie królowi dobrą nowinę. Przybiegł rzeczywiście pierwszy. Kiedy jednak usłyszał, że Dawid pyta jedynie o los Absaloma, wycofał się taktownie, mówiąc, że nie wie dokładnie, co się wydarzyło. Po nim przybył wysłany przez Joaba Kuszyta Etiopczyk, wołając na całe gardło: Niech się raduje, pan mój król, dobrą nowiną. I on to dopiero odpowiedział na pytanie Dawida o Absaloma. A wtedy okazało się, że dla ojca nie jest to wcale nowina dobra. Naraz wszystko inne przestało się liczyć. Król zamknął się w izbie znajdującej się nad bramą i chodząc po niej płakał, synu mój, Absalomie, Absalomie, synu mój, synu mój, kto by dałbym ja umarł zamiast ciebie? Absalomie, mój synu, mój synu. Joab musiał użyć całej swej wymowy, aby przekonać Dawida, że musi wyjść do ludu. Teraz już wszyscy, nawet ci, którzy zdradzili lub przynajmniej się wahali, spieszyli, by złożyć pokłon królowi. On zaś nie zapominał zasług, a swą łaskawość okazywał również i tym, co wierności mu nie dotrzymali. Władzą jego uznały także pokolenia północne, choć wśród nich próbował jeszcze wzniecić bunt Szeba, syn Bikriego, z pokolenia Benjamina. Państwo Dawida, choć jedno, nigdy nie było całkiem jednolite. A Izrael Północny z oporami uznawał władzę króla z pokolenia Judy. Bunt Szeby był prostą konsekwencją rewolty Absaloma. W zmienionej sytuacji nie miał jednak żadnych szans powodzenia. Jego przywódca zginął z rąk własnych popleczników, a Joab mógł powrócić do Jerozolimy na czele zwycięskiego wojska. Taki był ostateczny koniec powstania rozpętanego przez Absaloma, a młodziutkiego Salomona odgradzał od tronu już tylko jeden starszy brat, Adoniasz. Jak się zdaje, tylko to zagadnienie interesuje teraz autora naszego tekstu. Wszyscy bowiem komentatorzy zgadzają się co do tego, że dwa pierwsze rozdziały pierwszej księgi królewskiej łączą się z dwudziestym rozdziałem drugiej księgi Samuela. Podczas gdy rozdziały od 21 do 24 są jedynie uzupełnieniem, dodanym dlatego, że historia Dawida wydawała się późniejszym redaktorom bardzo niepełna. Tekst pierwotny przechodził jednak bezpośrednio od stłumienia rewolty Absaloma do późnej starości Dawida. Młodszy rodzony brat buntownika, Adoniasz, pragnął wykorzystać jawną już dla wszystkich słabość ojca, by zdobyć dla siebie władzę. Podobnie jak Absalom, sprawił sobie rydwan i 50 osobową gwardię przyboczną, a do godności królewskiej zdawała się go predestynować również niezwykła uroda. Co więcej, dla swoich zamiarów udało mu się pozyskać poparcie Joaba i kaplana Abiatara. Po czym na uroczystą sprawowaną przez siebie ofiarę zaprosił wszystkich swych braci, synów królewskich oraz wszystkich ludzi z Judy, sługi króla. Pominął jednak proroka Natana, wojowników Dawida i swego brata Salomona. Tu stajemy się świadkami misternie uknutej intrygi. Natan posyła najpierw do starego króla tak bardzo miłą łągiś Batrzebę, matkę Salomona. Poucza ją przy tym dokładnie, jak ma się zachować. Niech nie czyni żadnych wymówek, niechaj nikogo nie oskarża, lecz po prostu zapyta, czyś ty, panie mój królu... Nie przysiągł twej słuszebnicy, mówiąc, twój syn Salomon będzie po mnie królował i on będzie zasiadał na moim tronie. Dlaczego więc królem został Adoniasz? Batrzeba instrukcję wykonała, a zanim zdążyła wyjść, zjawił się zgodnie ze swoją obietnicą również natan. On potwierdził słowa kobiety, Sugerując, że to zapewne sam Dawid rozkazał, by Adoniasz został jego następcą. Oto teraz bowiem wszyscy zaproszeni przez niego na ofiarę wołają gromkim chórem: Niech żyje król Adoniasz! Co się przy owej ofierze działo, tego dokładnie nie wiemy, bo znamy tylko wersję Natana, która na pewno nie jest bezstronna. Jeśli jednak nawet przydało nieco żywszych kolorów w swemu opowiadaniu. To intencja Doniasza były oczywiste. A sam sposób ich przedstawienia wystarczył Dawidowi do podjęcia decyzji, wydał czym prędzej odpowiednie polecenia. I oto poszedł więc kapłan Sadok i prorok Natan, a wsadziwszy Salomona na ulicę króla Dawida, zaprowadzili go do źródła Gichon. Tam kapłan Sadok wziął róg oliwy z namiotu i namaścił Salomona. Wtedy zagrano na rogu, a cały lud zawołał: Niech żyje król Salomon!. Potem cały lud wszedł z nim na górę, to jest do miasta. Przy dźwięku fletów okazywał radość tak wielką, że aż ziemia drżała od ich okrzyków. I zasiadł Salomon w chwale na tronie swego ojca. Adoniasz i jego najbliżsi spostrzegli się za późno. Salomon wprawdzie z początku odesłał tylko brata do jego własnego domu, po śmierci ojca poleci jednak go zabić. Będzie bowiem przekonany, że nie poniechałby on tak łatwo swoich pierwotnych zamiarów. Ze współspiskowców zginął także Joab, płacąc nie tylko za poparcie dla Adoniasza, lecz raczej niż za śmierć Absaloma. Przede wszystkim za dwa znacznie wcześniejsze morderstwa, które popełnił z wyrachowaniem i zimną krwią, będąc na służbie królewskiej. Chodzi tu o śmierć Abnera, syna Nera, oraz Amasy, syna Jetera. Sprzyjający natomiast również Adoniaszowi kaplan Abiatar został jedynie wygnany do Anatot. Niektórzy bibliści domyślają się w nim właśnie owego autora, który opisał nam te wszystkie wydarzenia, a dzieło swoje zaczął od stworzenia człowieka w drugim rozdziale Księgi Rodzaju. Abiatar... Byłby wówczas tym autorem, którego nazywamy jachwistą, a może raczej tym, który dał początek tradycji J, czyli właśnie jachwistycznej. Jest to hipoteza wdzięczna, lecz niestety bardzo niepewna. Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida, swego ojca, a jego władza królewska została utwierdzona. Słowa te otwierają rozdział 2 pierwszej księgi królewskiej, zamykają go zaś. Uderzająco podobnie wzmocniła się władza królewska w ręku Salomona. Autor biblijny chciał w ten sposób zapewne wskazać czytelnikowi, że oto zaczyna się już realizować obietnica, jaką kiedyś przez usta Natana dał Jahwe Dawidowi. Jest to stosowny koniec opowieści o dojściu do władzy Salomona, a prawdopodobnie również koniec pierwszego uchwytnego dla nas dzieła, które wyznacza narodziny historiografii. Jako gatunku literackiego, specjaliści są zdania, iż na to, by narodziła się historiografia, potrzeba wykształconej już świadomości historycznej. Otóż wydaje się rzeczą oczywistą, że do powstania tej świadomości u ludu biblijnego przyczyniło się przede wszystkim zjednoczenie plemion izraelskich i utworzenie monarchii Dawida. Te dwa wydarzenia umożliwiły z kolei utrwalenie świadomości historycznej na piśmie, a więc Dały początek historiografii. Z perspektywy wieku widzimy wyraźnie, że to, co już możemy historiografią nazwać, pojawia się rzeczywiście mniej więcej równocześnie z monarchią. Jeśli zaś nie będziemy brać pod uwagę bardziej prymitywnych form tekstów historycznych, to musi nasunąć się pytanie, co sprawiło, że ową równoczesność obserwujemy jedynie w Izraelu. Dlaczego Przynajmniej według naszej dotychczasowej wiedzy, tylko autorzy hebrajscy potrafili tak wcześnie zauważyć ciągłość wydarzeń i zrozumieć konieczność ich wzajemnego powiązania. Dlaczego to oni, na długo przed Herodotem, stali się ojcami historii? Ważną rolę odegrał bez wątpienia fakt, że, jak mówi Pierre Giber, w tradycji kulturalnej Izraela na początku był nie król, ale lud, i że ten lud Zachował swą pozycję nawet i w epoce królewskiej, kiedy rozkwitła już bogato hebrajska twórczość literacka. Powodowało to nieuchronnie pewną relatywizację samej instytucji monarchii, umożliwiając bardziej krytyczne spojrzenie także na osobę króla. Najistotniejszym wszakże czynnikiem był sam charakter religii Izraela. Jeżeli z różnych mniej lub bardziej legendarnych, mniej lub bardziej rozbudowanych opowieści z długich łańcuchów genealogicznych, z historii, list i kronik narodziła się wreszcie zasługująca na to miano historiografia. Wpłynęła na to w największej mierze specyficzna teologia owego ludu. Odmiennie niż jego sąsiadom Jahwe objawiał mu się przecież nie tyle w przyrodzie, ile przede wszystkim we własnych jego dziełach, w tym co nazywamy wydarzeniami historycznymi. I tak wydarzenia owe otrzymują nowe wyjaśnienie wynikające z działania Boga. Ten Bóg nie daje zamknąć się w świątyniach czy przy ołtarzach osnutych dymem ofiar. Podobnie też jego interwencje w sprawie ludzi, lub brak tych interwencji, nie sprowadzają się do jego kapysu czy popełnionych przez człowieka błędów rytualnych. Interweniuje on w historię i to w sposób ciągły zarówno w ludzkie rozgrywki polityczne, jak również w życie religijne i etyczne. To On jest tym, który sądzi, mówi, grozi, potępia lub wynagradza. Tym samym przemianie musi ulec także i sposób pisania historii. Co więcej, o czym już mówiliśmy, swoją więź z Bogiem pojmował Izrael od dawna jako więź osobową, przyjmującą formę przymierza. Przy zawieraniu zaś lub odnawianiu przymierza zgodnie ze zwyczajami przyjętymi również w stosunkach politycznych, wspominano zawsze przeszłość, minione fakty, zwłaszcza dobrodziejstwa doznane od potężniejszego partnera, w tym przypadku te, jakie Izrael zawdzięczał swemu Bogu. Myślenie kategoriami przymierza jest więc jednym ze źródeł świadomości historycznej, a w rezultacie także historiografii. Dzieje Izraela były postrzegane jako stopniowa realizacja obietnic danych już Abrahamowi, a takie właśnie postrzeganie musiało sprzyjać rozwojowi świadomości historycznej i zarazem skłaniać do zapisywania biegu wydarzeń. Z tej teologicznej interpretacji wynikają dla nas jeszcze kolejne bardzo istotne konsekwencje. Pamiętajmy zawsze, iż zarówno autorom Także owemu bardzo staremu autorowi historii Następstwa po Dawidzie, jak i ostatecznym redaktorom całej historii deutronomicznej, w tym też ksiąg Samuela i królewskich, nasze pojęcie obiektywizmu było czymś całkowicie obcym. Historia, w której Bóg się objawiał, miała dla nich wartość znaku, a opowiadanie o tym, co się wydarzyło, było świadectwem. Wbrew naszym uprzedzeniom, takie rozumienie historiografii nie podważa bynajmniej jej wiarygodności. Wręcz przeciwnie, znak należy przekazać jak najwierniej, właśnie dlatego, że jest znakiem działania Boga. Dotyczy to jednak samego znaku wydarzenia, a nie różnych, nieistotnych, towarzyszących mu szczegółów. Choćby to, czy Saul znał, czy nie znał Dawida, jeszcze przed walką z Goliatem. Zobacz również odmienne znaczenie słowa prawda. W języku hebrajskim. Dla autorów, redaktorów, nadających ostateczny kształt historii deuteronomicznej w czasach wygnania, rzeczą najważniejszą było konsekwentne ukazanie właśnie owego działania Bożego w dziejach Izraela. Od jego wkroczenia do ziemi obiecanej aż po niewolę babilońską. Składali swoje dzieło z różnych źródeł i tekstów, młodszych i starszych, bliższych i dalszych. Od opisywanych wydarzeń mniej lub bardziej wiarygodnych. Starali się ukazać możliwie jak najpełniej sens całej historii znaczenie wszystkich doświadczeń Izraela, podkreślając zwłaszcza, zgodnie z deuteronomiczną teologią, doniosłość przymierza i świątyni jerozolimskiej, a także wielkość roli proroka i króla Pomazańca. Dowodzili, że to nie Jahwe uległ babilońskiemu Mardukowi. Nie Jachwy zdradził Izraela, ale naród wybrany zdradzał stale i wciąż na nowo swego Boga. Pisali historię prawdziwą, to znaczy pisali ją tak, by każdy z ich czytelników we własnym dzisiaj mógł oprzeć się na niej w kształtowaniu swego życia osobistego i w kształtowaniu życia swojego ludu. Czy byli bezstronni? Z pewnością nie. A czy można ich nazwać historykami? Z pewnością tak. Pamiętając jednak, jak oni sami rozumieli historię. Jeśli odmówimy im tego miana, to musielibyśmy go odmówić również Herodotowi, który, nie sięgając może aż tak głęboko, nie był bardziej od nich bezstronny ani mniej łatwowierny. Nie umiał też zawsze podchodzić krytycznie do swoich źródeł czy do swoich świadków. A lubił również niezmiernie opowieści barwne, choćby z przymieszką cudowności.